to z druk nr 36, 13. I proszę pana przewodniczącego o przedstawienie. Ja się skupię na paragrafie pierwszym, bo pozostałe części są bardzo podobne. Opiniuje się negatywnie. Budowa budynku mieszkalno-usługowego z wielostanowiskowym garażem podziemnym i stacją transformatorową. Tutaj państwo te szczegóły widzicie. Planowany budynek A jest za wysoki, brak nawiązania do niskiej zabudowy jednorodzinnej. Lokalizacja tego budynku to stojąc frontem do sklepu, przodem, z lewej strony mamy łąkę, taką lekko unoszącą się do góry, prawda? Zakończoną drzewami ten stary dom z czerwonej cegły. I na terenie 70% tej działki mniej więcej właśnie jest planowana ta inwestycja. Budynek sięga wysokość 25 metrów. Czyli tu mówimy o 8 kondygnacjach co najmniej w górę. Natomiast to, co mamy po sąsiedzku, to są domy jednorodzinne, zaraz za ogrodzeniem, prawda? To ta Kordiena Boczna, ulica, wiadomo, że z drugiej strony mamy już tylko parking i kościół, natomiast stąd opinia negatywna naszej komisji, ponieważ ten budynek w naszej ocenie nie będzie nawiązywał, będzie po prostu wyższy od tych drzew, które tam nawet są w tej chwili. Więc to jest... Zacięty tylko i wyłącznie... To dobre to już tak o tej porze. No generalnie tam się prosi o coś niskiego. Powiedzmy do 6 metrów maksymalnie, wtedy by to było... Tak, między domami są te spacer i kombinacje. Tutaj jest jednak 25 metrów wysokość obiektu, to jest ponad bardzo dużo, stąd nasza opinia negatywna. Ja chciałem państwa poinformować, że zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały przedłożony przez komisję. I otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo, pan radny Kejnacki. Chciałbym państwu powiedzieć, że ja się zajmuję na ten projekt inwestycji, to on ewidentnie zasłonił grubego kościoła pod Bałowiem, na swoją wysokość. Więc bardzo jest potrzebna nasza negatywna opinia tej sprawy, żeby wysłuchać Wydziałowi Architektury, że jest potrzebny jakiś ład urbanistyczny w naszym kraju. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos? Głosuję. Nie widzę, nie słyszę, nikt też poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały według druku nr 36-13. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Tym samym uchwała została podjęta. I przechodzimy do punktu D. To jest projekt uchwały.